Witajcie w pierwszej recenzji na kanale Just Freestyle. Dzisiaj zrecenzujemy wam Montę. Znana przez wszystkich, prawie wszyscy. No powiem ci Grzesiek, że to naprawdę świetne. 10 na 10, no. No. Nie, lipa. Próbuj, masz. Lipa. Tę Montę. A. Tę Montę. Może zacznijmy od tego, czym jest Monta. Monta jest to marka założona przez Edgara Davidsa, czyli słynnego latającego Holendra w okularach, który imponował swoimi umiejętnościami freestyle'owymi już zanim jeszcze powstał freestyle football. Występował on w różnych reklamach, m.in. w intrze FIFA 2003, czyli takie moje piękne wspomnienie z dzieciństwa. Firma Monta rozpromowała uliczną piłkę, ale również wspiera freestylerów, robiąc takie piłki jak ta oraz współpracując przy organizacji najbardziej prestiżowych zawodów, jakim jest Red Bull Street Style. Świetne. Jest ta Monta Freestyler, żeby nie mylić ze street meczem. Jest ona przeznaczona właśnie do football freestylu. Mnóstwo początkujących graczy wiąże właśnie swój start z freestylem z tą piłką. Jest ona niespotykana o unikalnym rozmiarze 4,5 i zobaczycie ją w zasadzie tylko u freestylerów. Zacznijmy może z czego jest zbudowana Monta i jak ta struktura wpływa w naszej grze. Jest pokryta ona jeansem dookoła i na każdej łacie widnieje logo, czyli smok. Tak jeżdżąc palcem po tej piłce, mogę powiedzieć, że jeans właśnie jest mniej przyczepny od smoka, ale w ogólnym rozrachunku cała piłka jest bardzo przyczepna do ciała, klei się nam do skóry, więc bloki bardzo przyjemnie się gra. Oraz upper. Jestem fanem grania domowego uppera właśnie Montą Freestyler. Tutaj macie przebitki, jak ja sobie często pogrywam właśnie uppera w domu. Jak to wygląda w stylu R, czyli wykonywanie trików za pomocą nóg, czyli dookoła świata, hopy i takie różne szarpane triki. Moim zdaniem na początku, jak gramy z świeżą, nową piłką, Montą Freestyler, piłka nam się ślizga i odczuwane jest to właśnie przy halfach, kiedy właśnie jest ważna ta przyczepność oraz przy takich trikach szarpanych, przy Magellanach. Nie ma takiej, jest taki poślizg nieprzyjemny, ale to właśnie wynika ze względu tej nowej piłki. Taki, aż taki słychać to z daleka. Te przyczepności można podzielić na dwie fazy w Moncie Freestyler, na dwa typy. Właśnie kiedy jest nowa, to jest trochę śliska, ale kiedy już tam ta piłka się trochę zedrze, ten materiał już się robi taki mniej śliski, przyczepna jest ta piłka i powiem, że taką piłką mi się dużo przyjemniej gra. Już nie ma tego poślizgu. Przy halfach, przy właśnie szarpanych trikach, piłka nam przyjemnie przyczepia do nogi i to jest moja ta ulubiona część Monty. I ona wygląda w taki sposób, jak widzicie na ekranie. To jest moja Monta, moja pierwsza piłka, którą grałem przez swoje początki freestylu. I śmiem twierdzić, że im bardziej zjechana Monta, tym bardziej przyczepna. A teraz pokażę wam, jak ta piłka jest już bardzo zjechana, jak ona wygląda po 7, prawie 8 latach gry, gdy nie posiada już na sobie tych czerwonych łat, a wygląda ona tak. To właśnie znajduje się pod spodem tej piłki. Mamy tutaj takie gąbeczki, które niesamowicie kleją się do ciała. No piłka, tak jak powiedział Grzesik, im bardziej zjechana, tym jest bardziej przyczepna. I to jest właśnie prawda. Ta piłka niesamowicie się klei w każdym stylu. Czy ty gramy bloki, czy gramy lower, czy gramy sit down bądź upper. To jest ta sama piłka, nie? Ciężko uwierzyć.
Jest to osobiście moja ulubiona piłka na ten moment. Ta piłka, mimo że jest bardzo lekka, co właśnie czasem mi naprawdę przeszkadza, to jednak jest fenomenalna. W żargonie freestyle'owym ta piłka jest znana jako Akin Ball. Tak naprawdę tylko kilka osób na świecie nią gra bądź grało, a zaczęło się właśnie od Akima, ruskiego hardkorowca, który w 2011 roku pokazał się światu właśnie z tą oto piłką i zrewolucjonizował ten sport na dobrą sprawę. Więc dlatego właśnie ona jest nazywana od jego imienia jako Akin Ball, gdyż jako pierwszy nią grał. Waga tej piłki i rozmiar. No właśnie, ta piłka ma rozmiar 4,5 i tutaj właśnie porównam ją do zwykłej meczówki o rozmiarze 5. Tak ona się prezentuje. Widzimy właśnie, że ta piłka jest nieco mniejsza od naszej brazuki i jest zdecydowanie lżejsza. Jest zdecydowanie lżejsza. Myślę, że dla początkujących freestylerów jest to naprawdę duży plus, gdyż nie musimy męczyć aż tak bardzo swoich nóg, swoich mięśni, żeby robić po prostu triki freestyle'owe, nie? Tą piłką. Rozmiar 4,5. Jest to naprawdę wyjątkowy rozmiar. Nie wiem, czy się spotkamy z inną piłką z takim rozmiarem oprócz balona. Jakie są plusy takiego rozmiaru? Bo to nie jest jeszcze czwórka i to nie jest piątka. To jest coś pomiędzy. To jest świetne dla początkujących graczy, dla tych, którzy są jeszcze niscy, mają krótkie nogi i jeszcze rosną. Ta piłka jest proporcjonalnie dobrana do ich wzrostu i więc myślę, że czwórka może mogłaby być za mała na ich nogi, a piątka właśnie jest za duża. Więc jeśli początkujący gra taką piłką, potem może stopniowo rozwijać swoje umiejętności, jeśli już trochę urośnie, może przeskoczyć na piątkę. Z drugiej strony, nie tylko początkujący gracze grają tą piłką. Ta piłka jest często spotkana wśród hardkorowych freestylerów, tacy jak Lipa, jak Alexiev, jak Akim. Jeśli chodzi o mnie, ja osobiście nie trawię tego rozmiaru. Niezbyt przyjemnie mi się gra. Dla mnie przerzucenie się z meczówki nagle na Montę to jest duża różnica. Ja czuję, że ta piłka jest bardzo mała. Jest dla mnie za lekka, jest dla mnie za śliska. Dla mnie jest ona nieprzyjemna w tym momencie. Ale kiedy zaczynałem, całe pierwsze 2 lata freestyle'u zaczynałem właśnie czerwoną Montą. I śmiało mogę powiedzieć, że to były naprawdę dobre lata, dobrze mi się grała tą piłką, lecz chyba już nigdy nie wrócę do tej piłki. Teraz obecnie mi się gra świetnie meczówkami. Meczówki to coś idealnego na freestyle. Jako ciekawostkę powiem, że ta piłka, czyli piłka do freestyle footballu, jest zabroniona na mistrzostwach świata freestyle footballu. Między innymi w konkurencjach Siegfried i Challenge. Według sędziów ten mniejszy rozmiar sprawia, że mamy właśnie mniejsze obroty wokół piłki. Mamy mniejszą drogę do tego, by właśnie wykonać jakieś tam trudniejsze ewolucje, co może sprawić milimetrami, że ktoś może osiągnąć większy sukces na tych mistrzostwach. Czy to jest słuszne? Zapraszam do komentowania pod tym filmem. Chętnie z wami podyskutujemy. A teraz o tym, dlaczego ja gram tą oto piłką. Otóż moje początki freestyle'u sięgające już roku 2010-2011 były właśnie prowadzone i rozgrywane tą piłką. Wtedy grałem w halówkach, nie było czegoś takiego jak pumy. Później przerzuciłem się na meczówkę i poczułem naprawdę dużą różnicę. Meczówkami grało mi się świetnie, grałem nimi przez długie lata i wróciłem z powrotem do tej piłki właśnie w tej wersji. Dlaczego? Gdyż przerzuciłem się na pumy, później Explory. I materiał, z którego skonstruowane są te buty, nie pozwalał mi grać tego, co ja gram właśnie meczówkami, gdyż piłka po prostu w tych butach mi się ześlizguje. Ta piłka eliminuje ten problem i właśnie to jest powodem, dlaczego gram tą piłką.
Piłki, które prezentujemy wam w tej recenzji, to pierwsza Monta Freestyler czerwona, która jest dzisiaj no, bardzo słabo dostępna w internecie. Pomarańczowa Monta to jest taka jej druga wersja, której, no, którą możecie znaleźć, ale chociaż niekoniecznie. Oraz obecnie na polskim rynku jest dostępna taka zgniła zieleń z pomarańczowymi smokami. Możecie ją zakupić za 100 zł, chociaż pamiętam takie czasy jak ta piłka, ta czerwona Monta była na Allegro za 50 zł i było ich tyle. Czasy się zmieniły, teraz Monta kosztuje 100 zł. Większość freestylerów grających tą właśnie piłką po czasie jednak rezygnuje z niej i przerzuca się na meczówkę. Jednak część osób ciągle gra Montą. Jest to kwestia indywidualna i to wy decydujecie, czym chcecie trenować. Częstym błędem wśród graczy, którzy chcą kupić Montę do gry we freestyle football, jest to, że zakupują Montę Street Match. Jest to diametralnie inna piłka i widać to też po nazwie. Monta Freestyler i Monta Street Match. Ta piłka nam się nie odbija, jest dużo cięższa, nieprzyjemnie się graniem we freestyle football. Jest ona przeznaczona do zupełnie czegoś innego. Do gry w pannę tak zwaną, czyli grę 1 na 1, piłkę uliczną, czyli triki na ziemi, grand movesy. Do tego jest przeznaczona ta piłka. Po więcej informacji o tej piłce zapraszamy do naszej recenzji Monty Street Match. Macie link na końcu filmu bądź w opisie. Okej, biorąc wszystko do kupy, podsumowując, patrząc na cenę i dostępność, ocenimy piłkę względem dla początkujących i zaawansowanych. Nasze oceny względem początkujących. Dla mnie 8, gdyż jest to naprawdę świetna piłka, sam zaczynałem grając z nią i uważam, że jest to naprawdę idealny wybór dla początkujących freestylerów, więc 8 na 10. Ja bardzo byłem wielkim fanem tej piłki na początku i dałem jej 9. Tutaj macie świetnie. Teraz sfera zaawansowany gracz. Mimo wszystko zostaję przy wysokiej ocenie, gdyż gra mi się nią naprawdę świetnie. Dodam ciekawostkę, że gra mi się nią naprawdę fenomenalnie w Pumach, bądź w Explorach. Tak dobrze mi się gra, jak nie gra mi się żadną inną meczówką, więc moja ocena to 7 na 10. Ja z kolei jestem zbyt przyzwyczajony do rozmiaru 5 i do meczówek, do tej przyczepności meczówek. Ja nie lubię Monty, odzwyczaiłem się od niej, bardzo nieprzyjemnie mi się nią gra na ten moment, więc dam jej ocenę 4 na 10. Taka wyszła średnia. Tak, to była recenzja Monty Freestyler. Jeżeli chcecie zakupić taką oto piłkę, możecie wbijać na stronę www.montasoccer.com. Jest to oficjalna strona producenta tej firmy. No, na palcu się kiepsko kręci. Zawsze. Robisz taki modem nie wiem. Tak. Dobra. To była recenzja od Just Freestyle, Monta Freestyler. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobała. Czy kupicie Montę dzięki naszej recenzji? Czy zaczniecie grać freestyle dzięki naszej recenzji? I napiszcie również, jeżeli macie tą piłkę, jak wam się gra, jakie są zalety tej piłki, a jakie wady według was. I czy się zgadzacie z nami. Tak jest. To było tyle, tutaj macie nasze pozostałe filmy, inne filmy. Na które serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do subskrypcji, macie nasz link do Facebooka w opisie, możecie się z nami zintegrować, zadać pytania różne i zobaczyć więcej. O, teraz jesteśmy mega wzrostu.